może nie tak dawno, daleko, a może nie tak daleko, żył sobie król i królowa wraz z synem królewiczem. Ludzie w tej pięknej krainie nazywali ich Andersenowiczami, na cześć słynnego pisarza Andersena. Ale mniejsza z tym, nie będę was tu zanudzał takimi sprawami. Król, wieczny flirciarz, miał na imię Fedry. Królewicz o imieniu Iwers, młodym, nieśmiałym, 18-letnim mężczyzną. Królowa Scha była zawsze elegancka, szczera aż do bólu, lecz nie miała poczucia humoru. Inne kobiety ceniły ją za otwartość, ale wytykały jej to, że ożeniła się z facetem, którego nie kochała. Na dodatek był od jej starszy o 55 lat. No to teraz przejdźmy do szczegółów. Od roku poddani byli świadkami sporu, jaki toczył się między królem a królewiczem. Król chciał, żeby jego stary syn jak najszybciej się ożenił z jakąś panną z dobrego dworu. Ale co ja wam będę dalej opowiadał? Zobaczcie sami. No, najwyższy czas, aby się ożenił. Dobrze by było, żeby zastąpił mnie na tronie. A ja będę mu wtedy od was trochę odpoczął. Chcesz ogniema górami, a może bracie Grimm? Ja tam wolę podróżować po świecie i przekonać się, że ziemia jest okrągła. Ale, to chyba ktoś potwierdzi, nieprawdaż? Synu, możesz połączyć przyjemny z pożytecznym i wyruszyć poszukiwaniem kandydatki na żonę. No w sumie masz rację, wyruszę jutro rano. Co ja powiem żonie? Ona go tak kocha i marzy nim kandydatkę, ale ona jest jakaś taka mała. Co tam mam robić pod nosem, moje córko? A nie jest tak, wydawało ci się. Idę powiedzieć mamie swojej decyzji. Nic nie mów matce, znowu przyjdzie w stanie migreny. Rankiem królewicz się obudził, spakował i ruszył w podróż. By poszukać swojej drugiej połowy. Tymczasem król Feder przygotował żonie po raz pierwszy w życiu śniadanie. Żono, śniadanie gotowe. Osia. Śniadanie? Ależ mężu, co to za okazja? Co się stało? Mów szybko. Nas szym wreszcie poszedł poszukać kandydatki na żonę. Co powiedziałeś? Przecież ja mu wyhodowałam żonę i nazywa się Talineczka. Może jest mała, ale za to piękna. Na wzrost się coś poradzi. Pij mleko, będziesz wielka. Myślę, że znajdzie pewien kandydatkę na żonę. A jeśli Talineczka jest mała, to i tak tutaj powróci. Mam nadzieję, że masz rację. Jeśli nie, to pożałujesz. A teraz muszę się zająć żoną dla naszego syna. Jedzą wszyscy. Tymczasem nasz książę odwiedził jako pierwszy królestwo cesarza. Na pewno go znacie. Tak, to ten, który lubi przebierać się, aż trafi na sprytnego człowieka, który usprawni niewidzialne szaty. Od tego czasu cesarz troszkę sfiksował i zachowuje się bardzo dziwnie. Cesarz ma jednak córkę, słynącą z niebywałej urody, ale i z czegoś jeszcze. Zobaczcie jednak sami. Cesarzu, poszukuję żony. Trzymam, jak piękna jest twoja córka. Tego chciałam się z nią spotkać. Oczywiście, możesz się z nią spotkać. Jest w swoim pokoju i na pewno lepszej nie znajdziesz. Kaśka, chodź tu, jakiś wariat królewicz cię szuka. Kaj? Niestety nie, ale też mam piękne imię. Chciałam cię poznać, piękna królewno. I kto wie, może pojąć za żonę? Dzień dobry, piękny królewiczu. Wiem, że moją rolę jest uwalająca, ale ja już mam kośną. Co powiedziałaś? Przedwczoraj zaręczyłam się z Kajem. Nie mam panu. Przecież on za ciebie młodszy. A on co o tym wie? Nie, a co ci do tego? Powiem! Skarży mnie to bez kopyta, język lata jak łopata. Nie znosi na żadnych, jesteś brzydka. Idę sobie. Królewicz szedł i szedł kilka dni i nocy, aż trafił do królestwa Świniopasa. Znacie go, drogie dzieci, doskonale. Nie ożenił się z wybredną królewną, lecz z jej siostrą. Król Świniopas ma podobno córkę, którą król ukrywa przed światem. Czego ty szukasz, młodzieńcze? Żona łaska przy Świniopasie. Moja córka jest wspaniała, piękna, maliana, inteligentna. Nie wiesz ludziom w to, że ją ukrywam. Po prostu chłopa miała przed ściepskimi ludźmi i czekam na twojego kandydata dla niej. A gdzie ona jest? Jest w jadalni. Jej właśnie płatki na mleku. Zawołam ją. Maryja! Maryjszka! Na pewno ci się spodoba to dziewczę. Ojcze! Boże, ratuj! Królewicz, zobaczywszy córkę Świniopasa, przestraszył się i uciekł. Po drodze spotkał gardę.
Szukam swojego przyjaciela, Kaja. No wiesz, został porwany przez królową śniegu. A teraz znowu gdzieś się włóczy po świecie. Pewnie znowu wpadło mu coś do oka. O ile pamiętam, jesteś narzeczonym córki cesarza bez szat. Ty chyba jesteś z innej bajki. Nie wierzę, idę go szukać. Lewicz stwierdził, że nie ma już siły na poszukiwania. Chyba zostanie kawalerem. Postanowił wrócić do domu, bo jak mówi w przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nagle patrzy, a tu ołowiany żołnierzy idzie dział z kontrolą. Dlaczego jesteś taki smutny? Bo nie znalazłem żony. No wypij orężadę, a od razu doda ci skrzydeł. Ja wypiłem i wpadł mi do głowy pomysł zupełnie odlotowy. Zorganizuj casting. Będziesz miał tyle kandydatek do wyboru, do koloru. Ty to masz łeb, to orężada naprawdę musi być dobra. Królewicz wrócił do domu i zrobił tak, jak mu doradził ołowiany żołnierz. Ogłosił casting na żonę cesara. W komisji zasiedli. Matka, ona sprawdzała czystość i kulturę osobistą. Ojciec, sprawdzał wygląd zewnętrzny i wymiary poszczególnych partii ciała. Na przykład musiała być niższa od księcia. Wymiary 90 na 60 na 90. Natomiast nogi zgrabne, szczupłe i opalone. Zobaczcie sami, jak to się zakończyło. Wiesz co, mój drogi? Ten nasz syn wcale nie jest taki nieśmiały, jak myśleliśmy. Co za pomysł, żeby zorganizować jakiś casting? Przecież coś od życia mu się należy. I mi też. A teraz cicho, bo się zaczyna casting naszego syna. Witam wszystkich serdecznie na castingu na moją żonę. W zamku przyjęło wiele znakomitych panien, ale muszę wybrać tylko jedną. O wstępnej selekcji wybrałem tylko 4 panny. Dobrze, już dobrze. Teraz proszę kolejną finalistki o występ artystyczny i prezentację. Pierwszą finalistką jest Królowa Śniegu. Nazywam się Królowa Śniegu. Pochodzę z dalekiej krainy, gdzie jest cudownie zimno. Nie bada śniegu, bo tak. Jestem najlepszą kandydatką, gdyż mam albastrową skórę i brązowy cień. Chciałabym z wami zatańczyć. Wciąż to samo jem. Supermana. Wyszy, że mają ogrzewa.
wzniesienia. Jeszcze ja! Jeszcze ja! Tam, za gorąco się tutaj zrobiło. Tak, nie mam szans. Bardzo się. Casting. Do finału przyszła także pana Stareczka. Prosimy na scenę. Witajcie ku nom. Przyjechałam z Zakopanego. Hej, przywiozłam oscypki i mleko kozie. Jest dobre na wzrost. Hej, może piści cego, może kwaśnicę na wiepsowinie. Nie, nie, ale ja chętnie kupię trochę mleka. To dla Calineczki. Proszę, panicko. A teraz zacznę mój występ artystyczny. Zaśpiewam piosenkę. Kobieta, jak ty to zrobiłaś? Piłam mleko. Kozie mleko dobre na wszystko.